Kolejne uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aj, bramka! Jest trzeci gol, się więcej ciekawego, Bejnarowicz na ty, gol! I gol dla Stoją! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, może wygrać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa w premierowym odcinku programu Przed Kolejką. Program będą prowadzić Bartłomiej Nowak, dzień Jakub dobry. Zima i Paweł Szpur. Kłaniamy się serdecznie. Mamy nadzieję, że program Wam się spodoba i na stałe zagości tutaj w dolnośląskich naszych ligach piłkarskich. Ale o czym będziemy mówić, może Kuba powiedz dokładnie. No pierwszy odcinek Przed Kolejką to jest taki odcinek sprawozdawczo trochę na wesoło, bo jeszcze nic nie wiemy tak naprawdę, oprócz tego, że zaczyna się liga od 12 sierpnia. Kilkanaście zespołów w czwartej lidze okręgowej, a klasie trochę później zagra B-klasa. Generalnie prawda jest taka, że wszystko się zmieniło po reorganizacji rozgrywek na Dolnym Śląsku i w tej chwili sami do końca nie wiemy, czego się spodziewać po tym, co zobaczymy na boisku. Mamy przedstawicieli naszego regionu w każdej z tych lig, więc będzie się na pewno dużo działo. Dzisiaj zaczniemy zapewne o czwartej ligi. Bartek, czego się spodziewasz przed tą nowym rozdaniem? Spodziewam się, że usiądziemy sobie na trybunach stadionu na Ratuszowej i jeżeli w końcu pogoda nam pozwoli, będziemy mogli stamtąd zapowiadać kolejne spotkania, następne odsłony poszczególnych rozgrywek, bo dzisiaj, Szanowni Państwo, plany były takie, żeby właśnie usiąść na trybunach stadionu przy ulicy Ratuszowej. Pogoda jest jaka jest, więc nie udało się. Tutaj najczęściej, zanim rozpoczęliśmy nagrywanie naszego programu, padało stwierdzenie chyba 5- czy 6-krotnie, sukces rodzi się w bólach, bo mimo dużych przygotowań i scenariuszy, które przygotował Kuba Zima i Paweł Szpur, nie wszystko wystartowało tak jak powinno, ale mamy nadzieję, że wraz z kolejnymi edycjami naszego programu nabierzemy troszeczkę też takiej innej dziennikarskiej ogłady, bo jednak jesteśmy, przynajmniej ja, człowiekiem głównie piszącym, a mam nadzieję, że w miarę upływu czasu również, bo zaczynałem od Radia Wrocław 20 lat temu, wrócę do tego słowa mówionego i będzie to z programu na program jak najlepiej. Czego się spodziewam? Spodziewam się emocji oczywiście, jak każdy kibic naszego regionu, spodziewam się emocji w rozgrywkach, a tych emocji nie powinno zabraknąć, dlatego że reprezentantów czy to powiatu wałbrzyskiego, czy samego Wałbrzycha na poszczególnych szczeblach nie brakuje. Oczywiście po spadku Górnika Wałbrzych z czwartej ligi do klasy okręgowej nasze oczy i pewnie oczy wielu kibiców będą skupione na Górniku Nowe Miasto, który troszeczkę kuchennymi drzwiami, ale troszeczkę, bo mimo wszystko wydaje się, że ekipa trenera Wojtka Bożyńskiego naprawdę zasłużyła na ten awans. Nie do końca się udało wygrać te rozgrywki, no ale wiemy o tym doskonale, że Zdrój Jedlina, Zdrój ostatecznie zrezygnował z gry w czwartej lidze. Stąd gdzieś ta passa Górników jest podtrzymana i po raz pierwszy sukces historyczny Górnika Nowe Miasto w postaci gry w czwartej lidze nastąpił i będziemy przede wszystkim kibicować tej drużynie, obserwować jak młodzież trenera Błażyńskiego będzie się spisywała na czwartoligowym poziomie. Wydaje mi się, że nie będzie łatwo. Wydaje mi się, że nie będzie łatwo, będzie nawet bardzo trudno. W głowie mam taką myśl, która gdzieś wracała do mnie tutaj, dojeżdżając do hali Aquazdroju przy ulicy Ratuszowej, gdy pisałem zapowiedzi do 30 minut przed rozgrywkami i rozmawiałem z poszczególnymi trenerami, to padały takie sakramentalne słowa, mógłbym nawet powiedzieć. Z reguły większość trenerów miała to samo stwierdzenie: nie chcę określać celu naszej drużyny, będziemy oczywiście walczyli o jak najwyższe cele. I to zdanie u większości trenerów padało. Pierwsze 3-4 kolejki tak naprawdę pokażą, na co nas stać. Bo na tę chwilę, jeżeli obserwuję nawet wyniki meczów sparingowych Górnika Nowe Miasto, nie wyglądają one jakoś zbyt obiecująco,
ale też czytam wypowiedzi trenera Błażyńskiego, że jest postawiony nacisk na chociażby obecnie, mamy półtorej tygodnia do rozpoczęcia rozgrywek, na motorykę. My oczywiście się pokażemy zaraz tuż przed rozgrywkami. Tak, ale postawiony jest nacisk na motorykę, czyli ten aspekt piłkarski może wypadać nieco gorzej w stosunku do aspektu fizycznego, to zmęczenie może brać górę. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to, co właśnie poszczególni trenerzy, szkoleniowcy wspominają przed rozgrywkami, 3-4 kolejki pokażą i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Bo na tę chwilę, to co też Kuba wcześniej wspomniał, troszeczkę wróżymy z fusów. Mamy oczywiście swoich faworytów, obserwujemy, jak zespoły się spisują, ale to, co powiedziałem już dwukrotnie, wydaje mi się, że te pierwsze już sierpniowe kolejki ustalą hierarchię zespołów i będziemy wtedy mogli powiedzieć, co dany zespół może osiągnąć na danym szczeblu. Zrobiłeś, Bartku, świetne wprowadzenie do tego, o czym będziemy rozmawiać, bo naszym widzom chcielibyśmy też nakreślić, bo będziemy rozmawiać zarówno o czwartej lidze, o lidze okręgowej, a klasie i B-klasie. Mam nadzieję, że Kuba, zaczniesz od tego, co będziemy mieli na początku w czwartej lidze, czyli jakie nas czekają, twoim zdaniem, najlepsze spotkania. No wiesz co, przede wszystkim skupię się na tych meczach, które nas najbardziej będą interesować, czyli Górnik Nowe Miasto, 12 sierpień, początek sezonu, tutaj bardzo ciekawy mecz już na otwarcie rozgrywek, bo będzie to spotkanie z Moto Jelczem Oława. No, czego się tu można po tych wydarzeniach spodziewać? Ja myślę, że tak jak Bartek powiedział, drużyna się przygotowuje, drużyna ma jakiś potencjał, drużyna potrafi zaskoczyć niejednego rywala, nawet teoretycznie lepszego od siebie, ale dopóki na boisku nie zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie powiemy nic, bo tu też dojdzie stres, dojdą nerwy, dojdzie taka sytuacja, że każdy z nich będzie się chciał pokazać, a z tych zawodników też trzeba warto podkreślić jeden fakt. To są zawodnicy bardzo młodzi. Duża część tych chłopców gra jeszcze w składach rozgrywanych lig juniora młodszego, więc to są zawodnicy mający po 15-16 lat, prawda? Także to nie są dojrzali, nie wiem, wojownicy, mężczyźni, którzy wyjdą na boisko i bez względu na to, jak to jedno, pierwsze, drugie, trzecie... Będą właśnie. Tak, ale wiesz, często jest tak, że pierwsze, drugie, trzecie podanie nie wyjdzie i potem cały mecz nie wychodzi. Szczególnie u tak młodych chłopców. A znowu może być odwrotnie. Pójdą wodzą jakąś fantazji, coś pięknego uda im się zrobić w pierwszych minutach i to będzie dalej potem się zazębiać, bo się będą nakręcać się tymi dobrymi zagraniami. Nie wiem, Moto Jelcze Oława, dom, Zenit Międzybórz, to też Beniaminek na wyjeździe, Prochowiczanka, Prochowice, dom i Iskra Księgnice tutaj w Wałbrzychu. 3 mecze w sierpniu tu w Wałbrzychu, 12, 19, 26 sierpień. To od razu powiem, wszystkie te 3 mecze na antenie sportowego Wałbrzycha do zobaczenia na żywo dla kibiców. Także oglądajcie Sportowy Wałbrzych. Ja też chciałbym się skupić na tej rzeczy, o której żeście powiedzieli, bo to jest chyba recepta, bo generalnie kibice, którzy jeszcze nie znają albo już poznają Górnik Nowe Miasto, to wiedzą, że ten Górnik Nowe Miasto wygrał tak naprawdę bez pieniędzy to wszystko. To są ludzie z pasją, zapaleni, których ja nawet znam z takich małych chłopców, którzy przychodzili na turnieje piłkarskie tutaj nasze regionalne. Tak, byli tacy mali, że jeszcze niżsi od tego stolika. Od niżsi od tego stolika. Dzisiaj to są mężczyźni, którzy awansowali do czwartej ligi i przyznacie chyba oboje, że jednak coś w tym jest pięknego takiego, że ci chłopacy, ci mężczyźni, no i też młodsi ich koledzy, których pociągnęli za sobą, wygrali tą czwartą ligę. Myślę, że klucz do wszystkiego, tym takim kluczem łączącym to wszystko jest jednak prezes, a i też trener Sebastian Racieniewski, bo jednak gdyby nie jego zaangażowanie i pasja i ten taki talent, który kiedyś z nim podczas jednego z wywiadów mu powiedziałem, ma talent do wyszukiwania takich tych młodych chłopaków, rodzynków, to zaprocentowało, że dzisiaj tak naprawdę bez niczego jest coś. Nie wiem, czy pamiętacie kilka lat temu, kiedy było kolejne zamieszanie z Górnikiem Wałbrzych, kiedy była ta akcja ratunkowa związana ze zbieraniem środków finansowych na Górnika, właśnie Górnika Wałbrzych. Pamiętacie, spotkaliśmy się właśnie na stadionie, dosłownie 200 metrów dalej na Murawie. Mieliśmy taki okrągły stół, Paweł, który ty zresztą prowadziłeś. Tak. I wśród gości był między innymi Marcin Korba z Górnika Wałbrzych, ale był też Sebastian Racieniewski. Ja pamiętam z tego dosyć krótkiego tak naprawdę spotkania, w którym padło wiele słów, ale widać było to właśnie zaangażowanie, bardzo duże zaangażowanie Sebastiana Racieniewskiego i jego wizja, tak? Mhm. Ja pamiętam, też wspominał wtedy, że za kilka lat będzie Centralna Liga Juniorów. Na razie jeszcze jest to, myślę, że poza zasięgiem tego zespołu, ale
tutaj naprawdę trzeba wyrazić ogromny szacunek do właśnie i do sztabu trenerskiego i do zarządu tego klubu właśnie z Sebastianem Raciniewskim na czele, bo gdzieś krok po kroku oni idą cały czas do przodu. Tutaj Kuba wspominałeś o tym, że nawet juniorzy młodsi, tak? Mhm. Gdzie wydawałoby się, że oni są na straconej pozycji, ale właśnie szacunek do tych ludzi, że zdecydowali się, że chcą, że mając szansę występu na szczeblu czwartej ligi, nie zrezygnowali, tylko spróbujemy, a jak będzie? My możemy, inni muszą, tak? Często pada taki termin w sporcie, my możemy. Inni muszą. Być może Oława wyjdzie z założenia. My musimy ten mecz wygrać. Górnicy być może podejdą, chociaż znając ambicje i... Wojtka Bożyńskiego, to on jednak nie będzie mówił, my możemy, tylko my musimy. Wam trochę klina, bo powiem tak, czwarta ta liga, która będzie w tej formie z tymi drużynami, no, będzie bardzo mocna. I nie oszukujmy się, ja pamiętam taką sytuację, gdzie Górnik Wałbrzych, ten nasz tutaj Zagłębia grał w zeszłej czwartej lidze i szło im dobrze do pewnego momentu, później pach i jednak odpadli z tej czwartej ligi, że to jest tak, że nie zawsze te pierwsze zdobyte punkty przesądzają o tym, czy ktoś zostanie, czy jakie by zajmie miejsce. Ale zobaczcie, jakie są drużyny. Macie Piasta Nowa Ruda z Jackiem Fojną, trenerem Jackiem Fojną, który do niedawna był trenerem Górnika Wałbrzych. I bardzo dobrą robotę Jacek zrobił, to trzeba podkreślić, tak? W Nowej Rudzie, bo też myślę, że niewielu, oczywiście oprócz najbardziej zagorzałych kibiców, Noworudzian liczyło na ten zespół, a jednak to, co sobie trener Fojna założył, czyli utrzymanie w czwartej lidze, zrobili, chociaż do ostatniej chwili walczyli, do ostatniej kolejki, do ostatniego meczu, a nawet, jak dobrze pamiętam, do ostatniej minuty walczyli o to utrzymanie, ale utrzymanie... Zrobili na boisku, tak, i teraz zobacz, są jednym z takich zespołów, który może namieszać w tej lidze. Jak wyjdzie, zobaczymy, bo sezon jest długi, ale generalnie są stawiani wśród tych zespołów, które są jednymi z mocniejszych, mimo tej reorganizacji. Nawet Pucharze Polski sobie świetnie radzili, ale zobaczcie jeszcze macie takie derby ze Świdnicą, macie Polonia Stal Świdnica, która no, też grała ligę wyżej, tak? I jednak to jest zespół, który jest zarządzany przez, można powiedzieć, jednych ludzi od wielu lat i on sobie też nie da w kaszę nadmuchać. Tak, ale Paweł, Lechia Dzierżoniów, Mieć Dwa Legnica, Chrobry Dwa Głogów. No, Chrobry Dwa Głogów, wiesz, ligi, że tak Prochowiczanka. Te rezerwy zawsze są nieobliczane. Dokładnie. Tak, zawsze są nieobliczane. Bo nie wiadomo, kto zagra w tych rezerwach. Dokładnie. Doskonale się wzmocnił Barycz Sułów. Słowianin Wolibórz też się mocno wzmocnił. Tutaj tak naprawdę każda z tych drużyn może zagrać dobry, wielki sezon albo być wielkim rozczarowaniem. Bo my nie wiemy, na co stać te zespoły. To się tak mocno przetasowało. Mieliśmy dwie przecież grupy czwartej ligi. Zobaczymy za trzy programy, za cztery. Tak. To prawda. No, trzeba zwrócić uwagę właśnie na Polonię Stal Świdnica, do której właśnie w ostatnich dniach dołączyli chociażby dwaj górnicy, Damian Hajski i Orzi Sławek Orzech, więc oni na pewno też będą stanowili tutaj Damian Hajski, Hajek o sile ofensywnej zespołu, a Orzi zapewne o defensywie. Natomiast tego zespołu. Mówiłeś o Górniku Wałbrzych. Ja rozmawiałem przed wakacjami z Marcinem Domagałą, tuż po tym, jak on już został, że tak powiem, odwołany z tej funkcji trenera. No to powiedział mi jedną taką prostą rzecz, że przez pierwszą rundę miał zespół poukładany po swojemu. Potem się coś popsuło organizacyjnie i pół składu mu odeszło. Zostali sami młodzi chłopcy, którzy no musieli tak jakby stawić czoło temu wyzwaniu. I powiem ci jeszcze, gdyby nie reorganizacja ligi, to ta drużyna by się utrzymała. No, tak, trzeba to podkreślić. To, to tak jest... Nieszczęście w szczęściu. Ja tutaj odwracając powiedzenie, szczęście w nieszczęściu, nieszczęście w szczęściu w tym awansie, bo gdyby dwa lata temu nie uzyskali awansu z Okręgówki do czwartej ligi, a zrobiliby to w tym roku, to można mogło być to zupełnie inaczej. Porównując, mamy przy okazji rozmowę między Górnikiem a Górnikiem Nowe Miasto, to ja chyba wybiję trochę szpilkę, bo chciałbym zauważyć, że klub, którym prezesuje Sebastian Racieniewski, no jest zbudowany z młodych ludzi i on ma ileś naście tych młodych zespołów, chyba jak nie się nie mylę, nawet już w tej chwili 17, łącznie z tymi maluchami zupełnie takimi najmniejszymi. Mhm. A zobaczcie Górnik Wałbrzych. Górnik Wałbrzych pisze posty na Facebooku, na social mediach, że zaprasza do siebie, czyli tak naprawdę chce zbudować jeszcze dopiero, czy dopiero chce zbudować poważną akademię, gdzie w przeciwieństwie do Górnika Nowe Miasto, oni cały czas nad tym pracują. I tutaj bym się też skłaniał do takiej refleksji jednak, gdzie dzisiaj jest Górnik Wałbrzych, a gdzie dzisiaj jest Górnik Nowe Miasto, kto pracował więcej i kto do siebie przyciągał więcej młodych ludzi, nie? Szkółek piłkarskich w Wałbrzychu jest bardzo dużo i myślę, że tak naprawdę każdy
młody człowiek, czy rodzic, który chciałby wysłać swoje dziecko do jakiejś szkółki, spokojnie może znaleźć ten klub. I dla każdego tu się młodego człowieka, który chce rozwijać swoje umiejętności piłkarskie, jest miejsce. Jak mówię, tych szkółek jest bardzo dużo. Panowie, skończmy powoli temat czwartej ligi. Ale ja wam zadam jeszcze jedno proste pytanie, bo zmieniła się organizacja gry w tej czwartej lidze. Mało osób o tym wie, być może nikt o tym nie rozmawia głośno, ale wczoraj rozmawiałem z Sebastianem Racinieckim, który mówi do mnie tak: Kuba, czy ty wiesz, że tak naprawdę pół ligi może się wymienić po tym sezonie? Tak trochę z niedowierzaniem patrzę, o co chodzi, nie? Tymczasem Sebastian mówi, bo wprowadzone zostały baraże. Baraże, które powodują, że cztery zespoły, te najniżej sklasyfikowane nad kreską spadkową, będą musiały rozegrać mecze barażowe z tymi zespołami z Ligi Okręgowej, które zajmą na przykład miejsce drugie w swoich grupach. To może oznaczać, że za chwilę się okaże, że 9 do 10 zespołów się przetasuje, czyli ta reorganizacja tak naprawdę wyjdzie nam na papierze, bo za chwilę zmieni nam się cała czyli liga. Dała każdemu szansę tak naprawdę. Nie ewolucja, tylko rewolucja, ale to o czym rozmawialiśmy na samym początku. Oczekujemy emocji i wydaje się, że ta liga tych emocji nam dostarczy. Panowie, dokładnie. To płynnie przejdźmy do Ligi Okręgowej, gdzie właśnie rozmawialiśmy o Górniku Wałbrzych. Wiemy, że w Lidze Okręgowej pozostanie nam Jedlina Zdrój, która zrezygnowała z tego, żeby zagrać właśnie w czwartej lidze. Pewnie względy finansowe, ale to pewnie Kuba, ty będziesz wiedział najlepiej. Co możecie powiedzieć o Lidze Okręgowej tegorocznej? 16 zespołów, też silna liga. Tutaj jest kilka zespołów, które grały wcześniej dość długo w czwartej lidze. Tam też jednak było dużo przetasowań. Na przykład Spadkowicz, Bielawianka, Bielawa, czy no nie wiem, Szczele, żeby też nie było, z Kałki Stolec, nie wiem. To są zespoły bardzo mocno przebudowane. Z Bielawy dużo zawodników odeszło. Teraz też kilku nowych doszło. Dużo zostało też z naszej Ligi Okręgowej takich zespołów, które coś prezentowały na boisku w zeszłym sezonie. No i mamy też kilku beniaminków, którzy chcą zawojować świat w tej lidze. Rozmawiałem na przykład z Tomaszem Idziakiem, dobrze pamiętam? Idziakiem, z Włókniarza Głuszyca. Mówił mi wyraźnie trener Włókniarza, że jest bardzo zdeterminowany do tego w klubie, żeby ten zespół się utrzymał. Że chcą grać w taki sposób, żeby ten środek tabeli spokojnie dla tego zespołu ugrać, żeby tam ten mecz piłkarski był dalej świętem, bo przypomnę, jest to ewenement w skali naprawdę dużego obszaru, jeśli nie samego kraju. Fan klub kibica w rozgrywkach A-klasowych, teraz pewnie będzie też... Na trybunach. Tam jest średnio około 1000 widzów na prawie każdym meczu. Także... No tak, tylko tutaj od razu mi się nasuwa pytanie, Kuba, do ciebie, bo być może znasz więcej szczegółów natury organizacyjnej, bo jeżeli porównamy sobie oba kluby, które zresztą mocno ze sobą rywalizują i również w mediach socjalnych, społecznościowych, czyli Zdrój Jedlina Zdrój, a Włókniarz Głuszyca, no to jednak tutaj infrastrukturą to jest między oboma klubami, delikatnie mówiąc, przepaść. Czy tam masz jakieś informacje... Czy są plany remontu, renowacji tego obiektu? No właśnie, właśnie. Czy w ogóle oni otrzymają licencję na występy w klasie okręgowej? No, licencja już jest przyznana, zespół normalnie przystąpi do rozgrywek. Jest w planach modernizacja płyty murawy, boiska, trybun. Może wybiegam trochę za daleko, ale była też mowa gdzieś tam nieśmiało o jakimś oświetleniu. Na pewno w tej chwili już trwają modernizacje boisk treningowych Orlika i generalnie ja myślę, że tutaj władze Głuszycy są bardzo pozytywnie nastawione do tego, żeby tej drużynie pomóc. Jest sponsor, który w jakimś tam stopniu tą drużynę wspiera bardziej niż zawsze. Jest kapitalnie poukładana organizacja wewnętrzna klubu. Ta drużyna się buduje podobnie jak Górnik Nowe Miasto. Od zera, z pasji, dla kibiców, dla siebie. Oni najpierw cieszą się z tego, co udało im się już teraz ugrać, a potem dopiero budują coś dalej. Nie płacą zawodnikom. Brazylijczycy zostają? No część tam osób zostanie, nie powiem, że nie. Na pewno nie wszyscy, bo tam jest też rotacja, ale to nawet nie tyle ze względu na to, że ci zawodnicy, nie wiem, wymagają jakichś wynagrodzeń, nie wiadomo jakich. Po prostu często przepisy są tak skonstruowane, że po jakimś tam okresie czasu ten zawodnik musi wrócić do swojego kraju. No ale to jest naprawdę zespół świetnie poukładany, też mocno wzmocniony. 5 nowych graczy, w tym między innymi 2 byłych zawodników Górnika Wałbrzych, Stec Mazanka. Nie wiem, Kuba, czy to też jakieś przydatna informacja, ale generalnie rozegrali ostatnio
ostatnio sparing. W pierwszej połowie przegrywali, w drugim wygrali 2-1. Więc wiadomo, że sparingi przedsezonowe traktujemy z przymrużeniem oka, ponieważ one są bardziej dla trenera, żeby sprawdził sobie ten. No ale jednak 0-1 zrobić 2-1 i ten też ma pewien charakter. Kultura gry Włókniarza w tym sezonie, który się skończył przy tym wywalczeniu awansu, była już tak wysoka, jeżeli chodzi o różnice między zespołami w rozgrywkach klasowych, że oni naprawdę już bardzo, ale to bardzo nie pasowali do tej ligi. Oni już po prostu musieli grać wyżej. I jestem przekonany, że ten entuzjazm pozwoli im pójść do przodu na tyle mocno, żeby tych punktów zdobyć na tyle, żeby się w lidze utrzymać. No to zarazem to musimy pamiętać o sytuacji, że niewiele brakowało, a mielibyśmy innego Beniaminka z Walimia. Mm-hmm. Tak naprawdę wszystko się rozstrzygnęło na boisku Podgórza Wałbrzych, mm-hmm. które sensacyjnie wręcz pokonało ekipę trenera Piotra Borka. No, to panowie, to reasumując, wskażcie te drużyny, które w klasie w rozgrywkach okręgowej ligi będą tymi najważniejszymi, które zagrają, że tak powiem, rozegrają najważniejszą rolę w tej lidze. Znaczy ja myślę, na pewno Zdrój będzie walczył o to, by być wysoko. Zjednoczeni Żarów myślę też. Myślę też, że podobnie jak w poprzednich sezonach Byszczyca, Nysa Kłodzko będą też wysoko. Nie wiem, na co stać będzie Bielawiankę Bielawa po tych reorganizacjach kadrowych, bo tam się trochę pozmieniało, ale jednak też ten zespół jest mocny. Na tyle mocny, że chyba w tej okręgówce sobie będzie raczej ta pierwsza połówka tabeli. Co do reszty, no trudno powiedzieć. Wiktoria Świebodzica ostatnio zajęła to bezpieczne miejsce, udało im się utrzymać. Jak utrzymają poziom, to może też będzie dobrze. Włókniarz Głuszyca, sądzę, środek tabeli, to jest chyba takie rozsądne podejście. Nie wiem, na co stać Górnika. Trener Mrowiec, jak z nim rozmawiałem przez telefon niedawno przed programem, mówił, że tak jak Bartek wspominał, oni chcą przede wszystkim grać. I ten wynik meczu sam przyjdzie. Ma bardzo młodych zawodników, takich, których chce wprowadzić do drużyny, chce im dać szansę, stawia na nich, daje im tą świadomość, że od nich będzie dużo teraz zależało, więc to też ma spore takie podejście psychologiczne do tego, że ten zawodnik chce w tą drużynę się zaangażować i być może to pomoże. Połowę zawodników, które mu zostaje z poprzedniego sezonu, doświadczonych, takich naprawdę mających sporo już tam gdzieś w nogach kilometrów, metrów, do bramek, ma pomóc. No jak będzie, zobaczymy. Ja myślę, że nie będą raczej się tutaj gdzieś bić chyba o awans, ale ta górna połówka tabeli jak najbardziej możliwa. No to pierwszą trójkę jaką typujesz, czy pierwszą piątkę? Pierwszą Żebyśmy piątkę? Mogli do tego za jakiś czas wrócić. Za jakiś czas wrócić. No dobra, podpuszczasz mnie, ale okej. Okay. Ja mimo wszystko cały czas tutaj uważam, że Zdrój, Strzegom, Kłodzko, powiedzmy Bielawianka, no i być może Górnik Wałbrzych, ta pierwsza górna część tabeli. No to ja stawiam na Zdrój, tak, również, na naszego Górnika, na Bystrzycę Górną, która od lat plasuje się w czubie. Myślę, że Strzegom je wspominam? Tak, znaczy Strzegom, się tak. Górnik, Zdrój, Strzegom, Górnik. Aczkolwiek jestem bardzo ciekawy, jak Górnik wypadnie pod wodzą. Mimo wszystko mało doświadczonego trenera Adriana Mrowca, ale mu bardzo kibicuję. Właśnie ja bym chciał tutaj dodać już na końcu, kończąc powoli podsumowanie tej ligi. Chciałbym dodać właśnie o trenerze Mrowcu, ponieważ ja miałem okazję z nim przeprowadzić wywiad, a też wcześniej gdzieś tam szukałem po internecie na jego temat, kiedy się przygotowywałem, to było parę lat temu. Oczywiście pozdrawiam serdecznie Adriana. On był top 10 najlepszych obrońców Ligi Szkockiej. Słuchajcie panowie, no jeżeli ktoś taki jest w topie, jeżeli na YouTubie są filmy z nim, jak on broni, jak on działa w defensywie, ja jestem przekonany, że to jest tylko na plus. On może zawodnikom pokazać swoje doświadczenie. Przecież mało co się przez chwilę był w RB Lipsk. No, gdyby został w tym RB Lipsk, to wie, czy gdzie dzisiaj by był. No tam miał różne koleje, on opowiadał o tym wywiadzie. Natomiast ja jestem przekonany, że z jego doświadczeniem, znaczy Adam Nawałka po niego tu przyjeżdżał do Wałbrzycha, więc ja wiem, że z jego doświadczeniem, z jego umiejętnościami i z jego tym, co potrafi jako trener przekazać, ja jestem pewien, że za kilka lat ci młodzi ludzie, którzy będą mieli z nim kontakt, z nich będzie na pewno coś bardzo pozytywnego. Dlatego jestem optymistą. Jestem optymistą, że mimo sporego przetasowania w składzie, mimo takiego mocnego uderzenia w postaci wejścia młodzieży, nie da się ukryć, że utalentowanej, bo jeszcze nie utytułowanej, miejmy nadzieję, że za jakiś czas również utytułowanej, w której również mamy kilku utalentowanych Ukraińców, że ta ekipa właśnie gdzieś zagra pod nasze oczekiwania i to będzie, tak jak wspominałem, Strzegom, Zdrój, Górnik,
Wiecie co, patrzę... Ja sentymentem patrzę na Orła Ząbkowice, który kiedyś grał w trzeciej lidze. Nie, myślę, że to trochę tak bardzo sentymentem patrzę. Bardzo sentymentem patrzę na niego. Ja ci powiem tak, jak rozmawiam zawsze z Adrianem Rossem, jeszcze tak na koniec, jakby ten wątek gdzieś tam zatrzymując w takich ładnych słowach, co Bartek powiedziałeś, to ja mam takie wrażenie, że on ma to coś. Jego się fajnie słucha. On jak mówi i przekazuje te wiadomości zawodnikom na boisku, to oni też go słuchają z takim zaciekawieniem. Ale to jest też fajne, że to, co on przekazuje, potrafią gdzieś przełożyć na swoją grę. Nie każdy trener to potrafi, więc też jestem ciekawy, jak to wyjdzie na boisku. No to Kuba, przejdźmy do twojej ulubionej Serie A, serii, które od wielu lat promujesz, wielu lat pokazujesz mecze i dzięki tobie, chwała tobie za to, że te mecze w naszej, w telewizji, w Sportowym Wałbrzychu TV są, bo dzięki temu też i rodziny tych zawodników mogą często, gęsto obejrzeć, jak tam ich sobie mężowie radzą, czy tam koledzy, koleżanki na boisku, ciotki, wujkowie. I to jest coś fantastycznego. No ciotki jeszcze tam nie grały, nie? Ale dziadkowie, bo jednak zespoły nam się troszkę starzeją. Tak. Kuba, niestety nam się starzeją w klasie. Poproszę cię, żebyś zaczął właśnie omawiać właśnie tą obrzyską naszą Serię A. Ulala, chcę by tu dużo powiedzieć. To będzie ciekawa liga. Patrząc na to, jak to wyglądało w rundzie wiosennej, bo ta runda wiosenna trochę się różniła od rundy jesiennej, jeżeli poszczególne drużyny tutaj weźmiemy pod lupę trochę bardziej. Na pewno mocny będzie Walim, bo tam niewiele się zmieni. Chociaż jak rozmawiałem z trenerem Borkiem, to na przykład trochę żałują, że Kamil Śmiałowski z drużyny odszedł, ich najlepszy strzelec. I teraz w ostatnim sparingu trener mówił, że stworzyli sobie bardzo dużo sytuacji takich, które po prostu powinny paść, po nich paść bramka. Nie było strzelca, nie było napastnika, który potrafiłby to wykończyć, zachować się w polu karnym, tak jak Kamil Śmiałowski zwykł w poprzednim sezonie. I tu się obawia, że może mieć ten problem ze zdobywaniem bramek. Jeśli Zagłębie Wałbrzych będzie grać tak jak w rundzie wiosennej, którą licząc tylko 15 meczów rundy wiosennej skończyło bodajże na trzecim miejscu, to może to być mocny zespół, ale to jest zespół chimeryczny. Potrafi grać naprawdę świetnie, by za chwilę zapomnieć, jak to się robiło. Trudno mi ocenić. Iskra Witków z Marcinem Gryką, no to jest fajny zespół, naprawdę fajny. I oglądając ich poczynania, nawet w mocno osłabionym składzie potrafią się tutaj zaprezentować. Stanowice zawsze są groźne, trudno mi ocenić. Górnik Boguszów w Gorce. No jeśli będą tak zaangażowani w grę, jak w końcówce sezonu, by się utrzymać w lidze, to może też być ciekawa drużyna. Czarni Wałbrzych się też bardzo mocno wzmocnili. No właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo tak. Generalnie... To jest mój ulubiony zespół. Tak, Czarni Wałbrzych, bo widzę, ja mam sentyment, ile pracy Tomek Stasiński wkłada w organizację tego klubu i naprawdę bardzo im kibicuję. Panowie, no powiem wam tak, ja mam sentyment do Czarnych z tego względu, że ja kiedyś za juniora kopałem piłkę w Czarnych, dwa sezony. Jeszcze na wrocławskie chyba. Tak. Nawet gdzieś tam twoje zdjęcie widziałem. Tak, więc jeszcze grałem. Teraz będzie Piotrek Kula, wzmocni ich zespół. No, Szkudlarek też przyszedł. Patryk. Z Patryka oczywiście pozdrawiam. Piotrka też pozdrawiam, bo graliśmy kiedyś razem i z dużym sentymentem patrzę na Czarnych Wałbrzych, którym będę na pewno kibicował w tej serii. No to jest dobry zespół. Jeszcze powiem, ja będę z ciekawością nasłuchiwał i oglądał Mineralnych, czyli MKS Szczawno-Zdrój po przyjściu grającego trenera, czyli Błażeja Gromiaka, który zrobił naprawdę świetną robotę w Mokrzeszowie. Po tym czasie, kiedy leczył groźną kontuzję, mimo że nie grał, to poukładał ten zespół, fajnie ten zespół się prezentował na boisku, potem dołączył, no i co mecz to bramka albo bramki i naprawdę Błażej, im starszy, tym lepszy, tym lepiej, dosłownie no, albino. Dokładnie. Także może być tutaj też wybuchowa mieszanka. Ale widzisz, patrząc w ten sposób, bardzo jestem ciekawy na przykład Beniamin Kanysy Kłaczyna. Choćby z tego względu, że gra tam dwóch moich ulubionych zawodników, mojego bramkarza i jego synu w ataku. Czyli? No, Krynicki. Darek Krynicki? Tak. Darek Krynicki jeszcze nie powiesił... Jeszcze nie. Przysłowiowym kołku? To jest bramkarz, którego po prostu uwielbiam. Ile razy go na boisku mam okazję oglądać w meczach na żywo, to się cuda czyli dzieje. Czyli pobił rekord stażowy na bramce? To myślę, że tak. Poza tym też mam w pamięci występ jego syna. To był chyba tak, to był zresztą o tym z Marcinem Domagałą też rozmawiałem. Ostatni mecz, jaki miałem okazję na żywo oficjalny pokazać, i to był w ogóle ostatni mecz na stadionie na Nowym Mieście, to był mecz Górnika Wałbrzych, który rywalizował wtedy z Unią Bogaczowice bodajże, bo tam wtedy grali panowie Krynicy. I wtedy Górnik Wałbrzych przegrał to 4-3 i 4 bramki strzelił właśnie młodszy Krynicki, a jego ojciec bronił jak z nut. To świetny mecz był w ogóle wtedy. Właśnie, to chciałbym powiedzieć, że pan Darek ma to coś, tak, ma to coś, no. Mimo lat, mimo sylwetki, no już nie ukrywajmy, mało sportowej, jest on postrachem napastników i potrafi
zrobić coś takiego, że naprawdę swój zespół jest w stanie uchronić od porażek. Ale zobacz, potrafi się ustawić, tak. Ma to spojrzenie na przedpole, naprawdę, jak mówię, pan Darek ma to coś. Bo mówię pan Darek, bo jednak z racji wieku, to wiesz, pamiętam, ale... chyba starszy jedynie był już świętej pamięci Mieczysław Foryś, który chyba do 50 bronił na bramce. Mówię świętej pamięci, bo niestety pan Mieczysław też kilka lat temu odszedł. Widzicie, no... Panowie, ja też chciałbym Kubę zapytać. Kuba, co będzie pokazywane z najbliższych rozgrywek Serie A w Sportowy Wałbrzych TV? Może od razu kibicom już zaproponujemy jakieś mecze, które będą mogli obejrzeć. Znaczy, ja ci powiem tak. Trochę ciężki temat do przeorania już dzisiaj w tej chwili, bo tak? To jest na tyle odległa przyszłość, że trudno ocenić, chociaż to tak naprawdę 15 sierpnia nie jest tak daleko. Mhm. Ale nie mam jeszcze podanych terminarzu godzin meczów. Trudno więc dopasować do tego, co już jest zaplanowane. Na pewno na ten moment mogę powiedzieć śmiało, na kanale sportowego Wałbrzycha wszystkie mecze Górnika Nowe Miasto 4 Ligi w Wałbrzychu. Na pewno też będziemy pokazywać mecze futbolu amerykańskiego Bielawie w Wałbrzychu. Na pewno mamy już umówione transmisje drugiej ligi siatkówki kobiet, pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet w Siebodzicach. No, 15 na przykład sierpnia, taka ciekawostka, co prawda A-klasowy mecz, ale rozgrywki drugiej grupy, mecz Pomienia Makowice z drużyną z Roztocznika, mecz godzina 11, to mamy w planach pokazać. Co ciekawe, Roztocznik w zeszłym sezonie grał w naszej wałbrzyskiej Serie A. Też... Dlaczego to się pozmieniało? Może no trochę tak ale to jest... wytłumaczyć, skąd to wynikają te zmiany. No, Paweł, no to jest regionalizacja. Ta drużyna trafiła do nas w zeszłym roku trochę przypadkiem, bo to jest zespół gdzieś w okolicach Dzierżoniowa, jak dobrze kojarzę. Więc oni na co dzień grają w tamtych rozgrywkach. Po prostu tak się zdarzyło. Ktoś się wycofał, ktoś się przeniósł, brakowało drużyny. Trafiło on pechowo właśnie na nich. Użyłeś, Kuba, dobrego sformułowania. Jednak musimy powiedzieć sobie otwarcie. Brakuje drużyn. Mhm. Brakuje drużyn, kiedy przychodzi do budowania klasy B, to pamiętamy, że były 10-osobowe klasyfikacje. Przechodzisz do klasy B. Ja ci przerwę na sekundę, tylko pozwolę ci skończyć. A to już minęła sekunda. Nie omawiamy oczywiście B klasy dzisiaj, Kuba, bo jak wspominałeś przed programem, żeśmy rozmawiali, ta klasa zacznie się później. Dlatego Bartku chciałbym, żebyś nawiązał do tej B klasy, dalej kontynuował swoją myśl. Tak jak powiedziałem, no mnie troszeczkę to martwi, że tych zespołów kiedyś też chociażby u nas w Wałbrzychu było znacznie więcej, bo też przed nagraniem rozmawialiśmy o Gwarku Wałbrzych, który wykonuje świetną pracę, jeżeli chodzi o młodzież, ale pamiętamy Gwarka, jak grał jeszcze w klasie A. Teraz, jeżeli chodzi o piłkę seniorską, tego zespołu nie ma. I to, co powiedziałem, no w klasie B brakuje mocno zespołów, bo ja pamiętam i grupy, które miały, Wałbrzyska grupa, która miała 8 zespołów, 10 zespołów, gdzieś tam na siłę były dokoptowane zespoły ze Świdnicy. A mówię, tutaj Wałbrzych jest troszeczkę pod tym względem ubogi, bo gdzieś mam też na przykład, a lubię zerknąć, na Górny Śląsk, gdzie Racibórz, z którego pochodzę, co prawda już wyjechałem 30 lat temu, to ma klasę C. A Racibórz jest miastem to na jest poziomie Świdnicy. Jakby nie ukrywajmy, siła też demografii, tak? Kurczenia się i miasta. Ale czy to nie jest lepsze to, żeby mieć zespoły A-klasowe silne, a B-klasą się w ogóle nie zajmować? Nie, bo te drużyny z B-klasy w końcu w tej A-klasie muszą zagrać i prędzej czy później one tam się znajdą, tak jak Nysa Kłaczyna. Walczy od 2019 roku awans. W końcu się udało, ale ten awans wywalczony na boisku, bez żadnych tam dziwnych sytuacji, jak czasami się zdarza w różnych miejscach. I prawda jest taka, że oni się z tego cieszą, dla nich to jest święto. Oni budują teraz zespół na rozgrywki w Serie A i oni chcą tutaj grać i pokazać się, nie chcą spaść od razu. Tym bardziej, że w tym sezonie nowym, obecnym, B-klasa będzie miała 14 zespołów. Wcale nie będzie taka łatwa. Podgórze, Mieroszów, Unia Bogaczowice, Unia Jaroszów, Słotwina, to będą te zespoły, Wierzbianka, to będą te zespoły, które tam będą stanowić o sile i trudno będzie wyjść z tej grupy, tym bardziej, że na pewno awansuje tylko jeden zespół. Dobrze, to panowie, w takim razie B-klasę omówimy w następnym programie. Myślę, że na to... Zbliżamy się, rozumiem, do końca. Powoli będziemy się zbliżać. Bo ja jeszcze do Kuby mam jedno pytanie. Zaczęliśmy od czwartej ligi, zaczęliśmy od Górnika Nowe Miasto i Kuba, jak ty widzisz kwestię kibicowską? Bo jednak kibice, no nie da się ukryć, że idą za Górnikiem Wałbrzych, tym, który jest prowadzony przez Adriana Mrowca, a ja wcześniej też pozwolę się Marcina Domagała. Czy nie obawiasz się, że nastąpi
taka sytuacja, jak miała do czynienia z piłkarkami AZS-u PWSZ Wałbrzych. Brązowy medal mistrzostw Polski, tak? W Ekstralidze Kobiet trzecie miejsce, tak jak powiedziałem, za Kamila Jasińskiego, ale oglądała ich garstka, tak naprawdę garstka zagorzałych kibiców. Czy nie obawiasz się, że w przypadku Górnika Nowe Miasto, który nie ma jeszcze takich tradycji, oczywiście i nie będzie miał, jak Górnik Wałbrzych, ten, o którym też wspominaliśmy, który spadł z czwartej ligi, czy to nie będą mecze po prostu przy pustych trybunach? Znaczy, no powiem ci tak, prawdopodobnie będą. Tam jak się zbierze 100-200 osób, to będzie już moim zdaniem dobry rezultat. Nawet prezes klubu mówił, że spodziewa się takich spotkań, gdzie przyjadą kibice gości i to oni będą stanowić większość. Ale widzisz, to też jest trochę inne podejście tak naprawdę tego klubu do tej całej otoczki z tym związanej, bo kibice, no to są kibice. Oni generalnie, gdyby ta drużyna grała w trzeciej lidze, nie wiem, awansowała do drugiej, być może by się przekonali. Tu jest bardziej obawa w drugą stronę, że na przykład właśnie kibice Górnika podczas takich spotkań, jak ten mecz to Jelcze Moława, czy Lechią Dzierżoniów, czy innymi zespołami, których tutaj nie lubią, nie przyjdą pod stadion, nie przyjdą na stadion po to, żeby się bić, po to, żeby, wiesz, demolować. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie, nie doprowadzasz do eskalacji wydarzeń. Tego się bardziej boją. A ja chcę postawić inną zupełnie tezę. W Oławie jednak te czasy się przypomniały. A ja panowie chcę postawić zupełnie inną tezę dotyczącą kibiców, że ten klub, czyli Górnik Nowe Miasto, będzie budował zupełnie nowych, świeżych kibiców. To tak naprawdę ci kibice to będą rodzice tych młodych. To jest młodych. Ale ważne, że oni, ja tak sądzę i tak mniej więcej kiedyś rozmawiałem z prezesem Racińskim, że oni chcą przyciągnąć rodziny z dziećmi, żeby to była zabawa, żeby to był fun, żeby wszyscy przyszli i się cieszyli. Futbol jest radosny, futbol jest dla wszystkich, a nie dla pseudokibiców, no nie oszukujmy się. Sam fakt, że słuchaj Paweł, tutaj nie będą sprzedawane bilety na mecze. Ja im tego życzę, bo miasto Wałbrzych, tak jak koszykarze zbudowali swoich kibiców, za co koszykarzom chylę czoła i to, co zrobili koszykarze przez te wszystkie sezony, mimo że nie grają w Ekstraklasie, że grają w pierwszej lidze, ja im chylę czoła tego, co się tu dzieje w Akwazdroju na trybunach, to uważam, że na takich kibiców też zasługuje Górnik Nowe Miasto, czego im bardzo życzę. Główna murawa czy boczna? Tylko główna murawa. W Wałbrzychu nie ma innego stadionu, który mógłby, wiesz, otrzymać licencję na grę w czwartej lidze. To i tak dostali tak naprawdę tę licencję warunkową. Niestety, ten stadion już w chwili obecnej, przez to, że nie jest ani remontowany, konserwowany, nie spełni już wymagań rozgrywek żadnej innej ligi, jak tylko warunkowo w czwartej. Także pamiętamy mecze tutaj, na przykład Ekstraklasy Kobiet, drugiej ligi mężczyzn. Już dzisiaj by się to nie odbyło. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie. To był pierwszy premierowy odcinek przed kolejką. Oczywiście zapraszamy na następne, przed następnymi kolejkami rozgrywek czwartej okręgowej A klasy i B klasy. Prowadzili Jakub Zima, Bartłomiej Nowak, Paweł Szpur. Do zobaczenia. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Oczywiście gościł nas dzisiaj Akwazdrój, który, no, chcieliśmy być na stadionie Akwazdrój, ale niestety warunki pogodowe nie stworzyły nam tej możliwości, ale Akwazdrój nas zaprosił do środka i był naszym dzisiaj tutaj gospodarzem tego odcinka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.